never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Moi drodzy, dzisiaj w samochodzie służbowym, kawał drogi za mną, właśnie wyjeżdżam z Poznania i jadę już przez pół Polski i powiem wam, że zawsze kiedy jadę przez Poznań, to włącza mi się taka nostalgia, bo w tym mieście się urodziłem, w tym mieście spędziłem wiele szczęśliwych lat. Kocham to miasto tak samo jak Czarnków. Przeźmierowo. I tu w Przeźmierowie, słuchajcie, spędzałem bardzo dużo czasu szukając w czwartki albo w niedzielę, szukając części samochodowych, bo kiedyś handlowałem te samochodami, jak mieszkałem w Niemczech. Przywoziłem tutaj i tutaj się sprzedawało. Oczywiście trzeba było najpierw to zrobić. Także no, też jakiś tam epizod w życiu związany z Przeźmierowem miałem. Zjedź z ronda. Jeżeli waszym marzeniem było zobaczyć, jak wyglądają szamotuły o 4.12, no to właśnie szamotuły wyglądają tak. Za 200 metrów jedź dalej prosto. Słuchajcie, jak coś jest złego, to ja zawsze skrytykuję, zawsze powiem jak jest, ale jak jest coś dobrego, to też trzeba pochwalić. No i parę dni temu, słuchajcie, jechałem samochodem z Poznania, tutaj na lekcję rano. Było moje auto służbowe, no i w pewnym momencie to auto się zatrzymało. Stanęło, choinka się zapaliła, światełek różnych i koniec. No więc chciałem zadzwonić od razu do szkoły, że nie przyjadę, że nie dojadę, no i ale stanąłem w takim miejscu, gdzie w ogóle nie było zasięgu. Maszeruję cały czas, bo nie było zasięgu i tylko po iluś tam kilometrach już nawet nie próbowałem nikogo zatrzymać, bo kto by mnie zabrał, nie, z moją facjatą, także... No ale w końcu pojawiła mi się na komórce jedna kreska zasięgu i zadzwoniłem. Oczywiście pierwsza rozmowa była właśnie tutaj do szkoły. W krótkich żołnierskich słowach wyjaśniłem, o co chodzi, że no nie jestem w stanie dojechać, no i muszę powiedzieć, że wow, jak tutaj to szybko, fajnie zadziałało. Pan dyrektor powiedział, że okej, on to rozumie, że to jest, jak to ująć, że to jest siła wyższa, czy coś takiego, czy sytuacja wyższej konieczności, coś takiego. I że nie ma problemu, że tego dnia dostaje właśnie ten urlop związany z tą siłą wyższą, czy jak to tam zwał, i że okej, że mam się nie przejmować. Wow. No, oczywiście potem zadzwoniłem tam, gdzie trzeba i serwis przyjechał, zabrał to auto, także nie musiałem się martwić. W międzyczasie trzeci telefon jeszcze na tej jednej kresce zasięgu do Iwony, żeby po mnie przyjechała. Też musiała kobieta rzucić wszystko i po mnie przyjechać. No i wszystko się dobrze skończyło. Czasami jeżdżę z Poznania albo nawet przez Poznań, no to... No, robię już to parę lat, no i no akurat zdarzyło się, że ten samochód szlak trafił i tyle. Nie? Oczywiście muszę z serca pochwalić, że tutaj wszystko, że tutaj te procedury tak fajnie, zgrabnie, szybko działają. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeden, dwa, kurczę. Dwa, niech pan da, bo to... Strasznie dużo ludzi. Zobaczcie, jak to wygląda z góry. Masa roślin, masa. Dzisiaj opowiem wam trochę o maturze. Mianowicie większość z was zdaje sobie sprawę z tego, że mamy na maturze dwa poziomy zaawansowania, tak? Poziom podstawowy, w języku angielskim tak zwany regular level i poziom zaawansowany, advanced.
i wtedy no, wszystko, co uczniowie zdają, jest na dużo większym poziomie. Każdy z uczniów oczywiście może sobie wybrać, na którym poziomie jest i z którego poziomu będzie zdawał. Natomiast no, jakiś tam poziom zaawansowany z jakiegoś przedmiotu trzeba wybrać. Tak? Ale mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że jest jeszcze poziom dwujęzyczny. Jest to poziom no, taki wow. Taki już w zasadzie, gdy uczeń rozmawia tak, jakby się urodził w Wielkiej Brytanii, tak, jak native speaker, no tam już nie ma przebacz się. Inaczej, różnica między poziomem tym dwujęzycznym, bilingual, a zaawansowanym jest taka, jak między zaawansowanym, a tym podstawowym, czyli bardzo, bardzo duży. I powiem wam, że w zasadzie ten poziom dwujęzyczny to jest taka troszeczkę teoria, no bo rzadko kiedy uczeń opanowuje materiał do takiego stopnia, żeby mógł zdawać na tym poziomie. I taki przypadek matury dwujęzycznej trafi się w tym roku u nas w szkole, jako pierwszej szkole w powiecie. Może powiem krótką historię tego przypadku. W związku z tym, że uczeń tutaj do tej naszej szkoły jeszcze chodzi, to na potrzeby RODO zmienimy jego imię na przykład, nie wiem, Adaś. Adaś od początku, już od pierwszej klasy, siedział w pierwszej ławce naprzeciwko mnie i dosłownie chłonął ten angielski, tak, jak gąbka. Po prostu no, był mega aktywny zawsze, no w ogóle był wzorem dla wszystkich pozostałych uczniów w tej klasie. I tak mijał rok za rokiem, kształtował się i w końcu ja stwierdziłem po raz pierwszy tutaj, chyba w karierze nauczyciela, że to jest osoba, która bez problemów powinna zdać właśnie ten poziom dwujęzyczny. No ale, no i mówię, rozmawiam z Adasiem. Adaś się bardzo ucieszył, bo nie spodziewał się, że w ogóle może podejść, tym bardziej, że on sobie wiąże karierę z językiem angielskim w przyszłości, dlatego to na pewno mega mu ułatwiłoby sprawę, więc prosiłem go, żeby poszedł do dyrekcji, tam gdzie się wypełnia deklarację, i wypełnił właśnie deklarację na poziom dwujęzyczny. Było moje zdziwienie, kiedy Adaś przyszedł do mnie ze łzami w oczach i powiedział, że niestety zabroniono mu zdawać tego poziomu, no bo on jest tylko ograniczony do liceów dwujęzycznych, do takich szkół elitarnych. Ja mówię, jak? O ile znam prawo oświatowe, to absolutnie czegoś takiego nie ma. No ale w związku z tym, że to nie jest mój uczeń, znaczy nie jestem jego wychowawcą, poprosiłem, żeby poszedł do wychowawcy, żeby wychowawca to załatwił. No, przyszedł po paru dniach, zrezygnowany kompletnie, powiedział, że wychowawca absolutnie nic nie może zdziałać, albo nie mógł zdziałać, albo nie chciał zdziałać, nie wiem. W każdym razie stanął na tym, że dalej nie może zdawać tego poziomu dwujęzycznego. Zadzwoniłem przy Adasiu zresztą do dyrekcji i poprosiłem o jakieś wyjaśnienie tego, dlaczego nie może zdawać. Usłyszałem, że ustawa tego zabrania, a ja akurat miałem tę ustawę otwartą na moim komputerze, jak rozmawiałem. Wyraźnie było napisane, że każdy uczeń w tym kraju może podejść do poziomu dwujęzycznego. Ta zmiana nastąpiła w 2015 roku, czyli już 8 lat może każdy przystąpić do tej matury. Tylko wiadomo, trzeba być dobrym, trzeba być wybitnym. I mówię o tym, no oczywiście dyrekcja obiecała, że to sprawdzi. No i już po godzinie miałem telefon z przeprosinami, że wszystko jest super, że oczywiście uczeń może podejść do tej matury dwujęzycznej. Także, Adasiu, szkoła jest z ciebie dumna, bo jesteś pierwszym uczniem w tym powiecie, który zdaje maturę na tym poziomie. Jest to niewątpliwie ogromny sukces szkoły. I trzymamy kciuki. Będzie dobrze. Strasznie dużo tych roślin. Strasznie dużo. No ale takie pomarańczka, zobaczcie. 65 zł. To jest fajne. Dzień dobry. Co pani już kupiła? Proszę pokazać.
dobrze. Powiem wam, tanio nie jest. Jest wybór jak nigdzie, ale tanio nie jest. Proszę mu o babki. Tego nie mamy, weźmy. Ile? 25. No weź te dzbanczyki są fajne. Kawa arabika, biorę. A propos matury, musimy poważnie porozmawiać na temat zdawania tej matury, dlatego że wiele osób po prostu jest zniechęconych i nie chce podchodzić, bo nie widzi w tym żadnego sensu. A ten sens jest, uwierzcie mi. Gdzie ja mam, kurde, samochód? Rozmawiam z uczniami i bardzo często słyszę coś takiego, bo mi matura do niczego nie jest potrzebna, no bo tata ma firmę, ja to przejmę, no bo ja będę kierowcą tira czy coś takiego, na cholerę mi ta matura. Słuchajcie, teraz tak myślicie. Ja też kiedyś tak myślałem i też nie chciałem zdawać matury, natomiast ktoś mądry poradził mi, żebym to zrobił i zdałem tą maturę. Całe życie jest przed wami, drodzy maturzyści, i nigdy nie wiecie, jak to życie wam się potoczy. Może być taka sytuacja, że pójdziecie do jakiejś firmy i brak matury wstrzyma wam awans. Nigdy nie wiecie, gdzie będziecie pracowali w przyszłości. Ja poszedłem na studia w wieku 30 paru lat, a przedtem broniłem się rękoma i nogami, żeby na żadne studia nie iść, no bo miałem różne biznesy, pracowałem w różnych firmach, w kraju, za granicą, absolutnie. A potem jak zobaczyłem, jaki to piękny zawód być nauczycielem, bo to jest piękny zawód, no to stwierdziłem, że dlaczego nie. I dzięki temu, że miałem gdzieś tam to stare, już pożółkłe świadectwo maturalne, mogłem pójść na studia. Dlatego, moi drodzy, zdawajcie te matury, bo nigdy nie wiesz, czy za rok, dwa, pięć, dziesięć, czy dwadzieścia ta matura ci się do czegoś nie przyda. A wiadomo, że jak już ktoś wypadnie z tego obiegu, no to ciężko już będzie wrócić i tę maturę za ileś tam lat zdać. No bo to w zasadzie wszystkie przedmioty trzeba będzie od nowa, już tylko korepetycje pozostają. A to jest droga sprawa, uwierzcie mi. Lepiej to taka pośrednia być. Ale... Boże, jeszcze dwa rzędy, a my już nie mamy miejsca w koszykach. Złotych, jestem zrujnowany. Paragon grozy wyniósł 463 złote. Się dzieje, słuchajcie. Cała dyrekcja biegnie, nie pokażę wam tego, ale dyrekcja biegnie, administracja biegnie. No tak, chyba trafiłem na alarm próbny przeciwpożarowy, także wszyscy się ewakuują. Kurde, to ja też chyba będę musiał się ewakuować. Chyba pobiegnę za nimi. Niech mnie też spiszą, że brałem udział, że się uratowałem, znaczy się, no. Dobry. Dzień dobry. 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 Bogiem! Idziemy na pole! Cześć! Nie wiem, ale stoję! Wczoraj oczywiście taki byłem zasmarkany, że w ciągu pierwszej godziny zużyłem całą moją paczkę chusteczek. Aha, kończy się moja czartowa. Zacząłem używać tego ręcznika papierowego, który mam zawsze na oknie. Nie tylko zresztą ja, bo masę uczniów też prosiło. Więc zużyliśmy do końca do tego kartonika, do tej rolki. I dzisiaj rano wchodzę do klasy. Nowiutka rolka ręczników papierowych. Pani sprzątająca dba o mnie, jakby była moją mamą. I w ogóle o wszystko dba.
No i po alarmie, słuchajcie, ale tak sobie myślę, że jakby faktycznie był pożar w budynku A i tam się wszystko zapaliło i tak by wszyscy uciekali i niestety nasz dyrektor by został w środku i nie mógł się wydostać i ja bym tam wpadł jak taki Batman, taki bohater w pelerynie i go wyniósł z tego zaczadzonego biura na zewnątrz i bym go uratował i wtedy bym miał nadgodziny i dodatek motywacyjny. Ale lepiej, żeby się nie paliło.